branżę polskiego dziennikarstwa sportowego. Poliglota, syn Stanowskiego, wnuk Zarzecznego, dziennikarz portalu Weszło.com, Tomek Ćwonkała. Witam, z tym wnukiem chyba trochę przesadziłeś, bo to by oznaczało, że dziadka poznałem w wieku 24 lat bodajże. To do tego potem przejdziemy i powiem, o co mi chodziło. A chcę zacząć od tego, że jesteś właśnie poliglotą. Znasz 5 języków obcych? Nie aż tyle. Angielski, hiszpański, portugalski na bardzo dobrym poziomie, to mogę powiedzieć. I włoski, niemiecki jeszcze z tego co wiem. Zacząłem się uczyć włoskiego, dogaduję się, komunikuję się raczej bez problemu, no ale nie mogę powiedzieć, że czuję się w tym języku tak swobodnie jak w pozostałych. A niemieckiego kiedyś się uczyłem w liceum, ale tak szybko zraziłem się do tego języka, że po prostu nie wchodził mi tak naturalnie i dlatego odpuściłem. A skąd chęć do nauki aż tylu języków? To znaczy, to było tak, że uczyłem się języka hiszpańskiego w liceum, bardzo mi się to podobało, kręciło mnie to jakoś, ten język jest bardzo przyjemny i taki łatwy do nauki. Później miałem w planie kontynuować to na filologii hiszpańskiej, nie dostałem się na filologię hiszpańską, zabrakło mi tam kilku punktów na maturze. Takim naturalnym drugim kierunkiem była filologia portugalska. Może niektórzy to traktowali z braku laku, ale ja sobie pomyślałem wtedy, że to portugalski jest w sumie takim językiem piłkarskim, więc od początku byłem nastawiony na to, żeby pracować w piłce. No właśnie, ty to robiłeś dlatego, żeby mieć łatwiej właśnie w dziennikarstwie, czy po prostu uczyłeś się języków? Tak, robiłem to po to, żeby mieć łatwiej w dziennikarstwie, chociaż jak już zacząłem studiować i zacząłem pisać, to było wtedy na football.net.pl i wysłałem pierwszy tekst, to pan Roman Hurkowski no generalnie tak mnie zraził na jakiś miesiąc do dziennikarstwa, że zacząłem się powoli rozglądać za jakąś pracą w korporacji, czy za jakimś wyjazdem i tak dalej. Złożyłem nawet papiery na Erasmusa, na wymianę studencką do Lizbony i na to się dostałem, no ale później jakoś tak się zaczęło to kręcić, później zacząłem z powrotem działać, że zrezygnowałem, te studia stały się taką sprawą poboczną, zrezygnowałem z nich po zrobieniu licencjatu i jakby moim celem było nauczenie się języka, a nie dostanie jakiegoś papieru, bo papier nic nie znaczy moim zdaniem. A jak wyglądały kulisy twojego, powiedzmy, transferu do Weszło, bo wcześniej pisałeś w o wiele mniej ważnych portalach. Tak, wcześniej pisałem w football.net.pl i tam właśnie postawiłem sobie za cel przebicie się i te języki były mi potrzebne właśnie po to, żeby zrobić jakiś taki skok, który by mnie odróżnił od reszty. I kolega jeden z Krakowa, bo wtedy działałem w zasadzie tylko w Krakowie i nie wyjeżdżałem. Czasem sporadycznie zdarzało się przyjechać na przykład do Warszawy, do José Maria Baquero, ale na ogół działałem w Krakowie, ale ta Wisła też była taka bardzo przyjazna wtedy do działania, bo sporo zawodników z Ameryki Południowej przyjeżdżało. No i jeden kolega mi powiedział, że będziesz człowiekiem od 100 wywiadów z Juniorem Diazem, no a ten przysłowiowy Junior Diaz, powiedzmy, był mi potrzebny po to, żeby się w jakiś sposób pokazać, bo uznałem, że skoro nikt z nim nie rozmawia, a wszyscy po każdym meczu zatrzymują Pawła Brożka, no to ja nie chcę słyszeć po raz setny w ciągu roku, że Paweł Brożek da z siebie wszystko. Bardziej mnie interesowało spojrzenie innego zawodnika, no ale Junior był takim, powiedzmy, przykładem. Tych zawodników było oczywiście więcej. A jak wyglądała zmiana stylu pisania na Weszło, bo tam jest styl diametralnie inny od pozostałych portali? No tak, to było dość trudne, bo ludzie pewnie nie zdają sobie sprawy, ludzie, którzy się tym nie zajmują, że pisanie właśnie w taki sposób, taki im bardziej luźny styl, wydaje mi się, tym trudniej jest to zrobić, bo taką wiele tekstów, które powstaje, takich analitycznych, oczywiście to wszystko już zależy od całego kontentu, ale jeśli chodzi o sam styl, no to da się napisać każdy tak w zasadzie, ale żeby wejść na taki level, gdzie piszesz z taką swobodą, z żartem, no musisz mieć też jakiś taki polot. Mi się u Krzyśka na przykład podoba to, że on pisze te artykuły o piłce, a bardzo często są takie naturalne odniesienia z polityki, z ekonomii, w zasadzie z każdej dziedziny. I no trzeba przenosić swoje myśli na papier po prostu. Tak, oczywiście. I trzeba mieć taki luz, taki polot. I ja nie wiem, czy tego da się nauczyć, bo ja nigdy nie uważam, żebym ja to miał szczególnie, natomiast no, to było chyba najtrudniejsze właśnie przeskoczenie z tego takiego normalnego stylu na ten bardziej taki typowy dla Weszło. Z tego co wiem, uderzałeś do przeglądu sportowego, tam uznali, że jesteś za słaby? Tam była zabawna sytuacja, bo no tak, uderzałem to jest dobre słowo, bo naprawdę tam próbowałem wejść drzwiami i oknami do tego przeglądu i była taka sytuacja, że zrobiłem wywiad właśnie z Juniorem, ten wywiad poszedł i ówczesny lokalny korespondent przeglądu sportowego, już nie chcę mówić nazwiska, ale powiedział mi na stadionie, wręcz wykrzyczał, że wbijam mu nóż w plecy. Gdzie tak naprawdę moją intencją było wejście do tego przeglądu, no i robienie tego, co robiłem na futbolnecie, czyli tych wywiadów z tymi wszystkimi latynosami. No było ciężko, zraziłem się w pewnym momencie, zaproponowałem przeglądowi, że za własne pieniądze
polecę do Marcelo, który grał w PSV Eindhoven, bo wiedziałem, że on nas tam przyjmie jak kolegów i że będzie można zrobić fajny reportaż. Z góry to zostało odrzucone. Zrobiłem wywiad z Osmanem Czafezem, który no, obiektywnie mogę powiedzieć, że był dobry, bo Osman to jest samograj do wywiadów. To jest gość, który wali anegdota za anegdotą, opowiada o mistrzostwach świata, o swoim kraju. Po prostu jest bardzo wiele ciekawych tematów i ten wywiad został odrzucony w zasadzie bez argumentacji, poza tym, że były słabe pytania, a tydzień później poszedł wywiad z Patrykiem Małeckim, gdzie aż sobie porównywałem pytanie po pytaniu, one były prawie identyczne i poza oczywiście tymi tematami typowymi dla Chaveza. No, bardzo mnie to zraziło, pojechało mi to po ambicji, ale mam coś takiego, że jak spotyka mnie taka sytuacja, to raczej się nie załamuję, tylko mówię, że jeszcze wam pokażę, czy się nadaje, czy się nie nadaje. To jest dosyć ciekawy temat, więc podrążę jeszcze. Czemu twój ten projekt z Marcelo został odrzucony? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. A to zgłosiłem, zaproponowałem. Tak naprawdę gazeta nie ponosiła żadnych kosztów z tego tytułu. Ostatecznie Przegląd puścił bodaj właśnie ten mój wywiad z Juniorem po iluś tam interwencjach. I to chyba też tylko w krakowskim wydaniu. Puścił taki krótki reportaż z wakacji, byłem na wakacjach w Portugalii, odwiedziłem Pawła Kieszka w Porto. To poszło w taki bardzo ograniczony tekst, poszedł bodaj na 5000 znaków, a pierwsza wersja miała 20. No a ten Marcelo, nie mam pojęcia, no, ja na miejscu gazety bym to przyjął, też mi się wydaje, że to jest ciekawsze niż taka codzienna sieczka i kto gdzie trenował. Też chcę powiedzieć, że ten Przegląd wyglądał wtedy zupełnie inaczej niż teraz. Może komuś się podobać lub nie podobać to, co robią Paul Rudzki i Wodarczyk, ale moim zdaniem gazeta poszła zdecydowanie do przodu. I myślę, że dzisiaj byłoby łatwiej. Twój szef, Krzysztof Stanowski, powiedział o tobie jakiś czas temu, tak? Jeżeli za kilka lat nie będzie pracował w najlepszej redakcji w Polsce, to ten kraj jest chory. I teraz pytanie, czy w Polsce jest lepsza redakcja? Ja nie wiem, właśnie to jest dobre pytanie, bo ja nie wiem, gdzie miałbym przejść tak naprawdę. Były tam różne, powiedzmy, opcje, już nie chcę za bardzo w to wchodzić, ale ja się dobrze czuję, puszczając teksty na Weszło i szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie miałbym przejść, to jest dobre pytanie. A jakie relacje masz ze Stanem, jak sam mówisz na niego? Koleżeńskie. Koleżeńskie. To nie jest relacja szef-podwładny? Nie nazwałbym tego w ten sposób, raczej duży szacunek, ale takie relacje bardziej koleżeńskie. Nie muszę przez sekretarkę się umawiać. I chcę teraz wrócić do tego, co na początku powiedziałeś, bo właśnie mówią, że Stanowski jest twoim dziennikarskim ojcem, a jego dziennikarskim ojcem jest zdecydowanie Paweł Zarzeczny. To znaczy, bardziej bym powiedział, że taką pierwszą osobą, która dała mi szansę, żeby się pokazać i w zasadzie pierwsze najważniejsze rzeczy wytłumaczyła, to był właśnie świętej pamięci Roman Hurkowski na Football.net. To od niego się najwięcej nauczyłem i on mi dał szansę. A później, no, można powiedzieć, że wskoczyłem do jadącego tramwaju, bo tak bym to określił, właśnie pracę na początku, to znaczy publikowanie tekstów właśnie na początku na Weszło i... Czy koledzy się tak śmieją, że jestem synem Stana, ale nie. No, geny godne pozazdroszczenia. Tak, a Pawła Zarzecznego poznałem bodajże mając dopiero 24 lata, także no, nie nazwałbym go dziadkiem, ale oczywiście bardzo go lubię i uwielbiam jego program. Ale zaraz się dowiemy, czy masz coś z Pawła Zarzecznego, bo spytam cię, czy uważasz się za najlepszego dziennikarza sportowego młodego pokolenia w Polsce? Nie lubię takich porównań. Myślę, że nie. Bez zbędnej skromności, co mówisz? Tu nie chodzi o skromność. Myślę, że jest wiele osób bardziej utalentowanych, a czy najlepszy, to niech inni oceniają. Myślę, że nie byłoby w porządku, gdybym się wypowiadał na taki temat. Mhm. Byłeś na mundialu w Brazylii. Przez cały okres mistrzostw jeździłeś sobie, chodziłeś na mecze, robiłeś wywiady też. To był chyba bardzo fajny okres i fajne przeżycie dla ciebie. No tak, rewelacyjny okres. W zasadzie chyba taki najlepszy okres w życiu, bo to było 45 dni pomiędzy Rio i São Paulo praktycznie cały czas, z czego 80% czasu w Rio. Dziennikarsko... To był pierwszy turniej, prawda? Na którym wcześniej byłeś? Euro 2012, no, no to tak, powiedzmy taki turniej w domu, więc no nie można tego traktować w ten sam sposób. Tak, no to była rewelacyjna chwila w Brazylii, tylko właśnie też wiele osób myśli, kiedy tam byłem, pisało do mnie na przykład na Facebooku z Polski, że pewnie u was to cały czas dziewczyny, plaża, drinki i tak dalej. A taki wyjazd jest naprawdę bardzo, bardzo wymagający i pracowity. Tak. I to było widać też po Tomku Wodarczyku czy Pawle Wilkowiczu, którzy tam naprawdę harowali jak maszyny. I czasem trzeba zrezygnować na kilka dni
z takiego normalnego snu, czy z wyjścia na imprezę, to już nie mówię, bo to 100 razy trzeba było nie wychodzić, że tak powiem. Ale no, jeśli chodzi o jakieś doświadczenia, kontakty, poznanie też nowej kultury, tego wszystkiego, to jest, nie da się tego zastąpić. A masz jakieś historie, nie wiem, na przykład od razu z przylotu albo z jakiegoś meczu? To znaczy po przylocie mnie od razu uderzyła ta mentalność Brazylijczyków, bo to są rewelacyjni ludzie. Po prostu to, trzeba to przeżyć, ale akurat może po przylocie nie było czegoś takiego, ale w Santosie była zabawna sytuacja, bo miałem dość duże ciśnienie, żeby puścić tekst, a Wi-Fi nie jest powiedzmy tak popularne jak w Polsce i tam Wi-Fi można znaleźć w Rio São Paulo normalnie, a w mniejszych miejscowościach relatywnie, bo Santos jest bardzo dużym miastem, ale relatywnie mniejszych niż Rio jest dużo trudniej i musiałem koniecznie puścić tekst z treningu Kostaryki, która już wtedy zaczynała być rewelacją mundialu. No i przeszliśmy całą ulicę, z 1,5 kilometra, nie ma nigdzie żadnego baru z Wi-Fi, za moment pomyślałem, że trzeba będzie dojść do kogoś do domu po prostu i ten tekst puścić, ale w końcu był jakiś taki budynek, który wyglądał mniej więcej, nie wiem do czego, taki biurowiec można powiedzieć i podszedłem tam do ochroniarza, zapytałem, czy jest tu jakaś restauracja. On mówi, że nie, no ale to już jest właśnie takie typowe dla Brazylii. Zaraz jedna osoba podeszła, zobaczyła, że obcokrajowiec, to jakoś trzeba pomóc. Później następna, trzecia, w końcu 8 osób na ulicy się zastanawiało, gdzie mogę znaleźć to Wi-Fi. A, i dopiero wtedy wyszedł ten ochroniarz i powiedział, że tutaj mamy klinikę i zapraszamy do kliniki. Także z kliniki w kolejce sobie puszczałem. To się nastarałeś w takim razie. No, a dużo było takich sytuacji. Jakieś osoby, których normalnie nikt nie ma okazji spotkać, spotykałeś? Wiem, że Roberto Carlos był w tej samej, w tym samym pomieszczeniu dziennikarskim na pewno. Tak, tak. Roberto Carlos bardzo sympatyczny człowiek. Taki uśmiechnięty, nie sprawia wrażenia gościa z jakąś lodówką, z każdym sobie zrobi zdjęcie, z każdym porozmawia. Akurat wtedy nie miał czasu na rozmowę, ale ogólnie wywiadów nie odmawia. Natomiast bardziej zaskoczył mnie Diego Maradona, który akurat Roberto Carlos szedł do programu, w którym Diego Maradona brał udział i była taka sytuacja, że jak Diego wyszedł, to wszyscy się rzucili po zdjęcia do niego. Ja szczerze mówiąc bardziej wolałem zdjęcie z Roberto Carlosem, może też dlatego, że to moje pokolenie bardziej. Ale Tomek Włodarczyk podszedł właśnie do Maradony i ja zacząłem robić zdjęcie. No i Tomek położył rękę na Maradonie. No i tam od razu ochroniarz go klepie, nie można, w ogóle Diego nie można dotykać. Ja zanim włączyłem ten aparat, przestawiłem tam jakąś lampę i robienie selfie na normalne, to ten Diego zaczął już uciekać. Wodar go zatrzymuje. Mówi, nie, że już miałeś swój czas. W końcu go Wodar złapał, ale naprawdę, no takie zachowanie. Z drugiej strony też trudno się dziwić, bo to jest gość, który przeszedłby pewnie po Warszawie i by go ludzie też prosili o zdjęcia. Także z jednej strony staram się zrozumieć, ale z drugiej, no takiego zachowania chyba jeszcze nie widziałem. A jeśli chodzi jeszcze o zawodników takich grających na mundialu, były takie sytuacje? Raczej nie, bo dostęp do tych zawodników jest bardzo, bardzo ograniczony i to już do tego stopnia, że jak słyszałem opowieści różnych kolegów, czy z Mistrzostw Świata 9-4, czy Francja 9-8, to tam z zawodnikami się normalnie można było umówić. A tutaj jest coś takiego, że nawet próbując przez Osmana Chaveza, który jest moim kolegą, umówić wywiad z którymś z piłkarzy Hondurasu, to mówi, że nie ma szans. Nawet ja ci nie udzielę wywiadu, będę miał przerąbane, będę miał karę jakąś, będę musiał zapłacić, odsuną mnie. Piłkarze chcą unikać po prostu takich sytuacji. Z Juniorem tak samo. Rozmawiałem przez czas turnieju na Facebooku, no i on mówi, że nie ma szans przed meczem, że dwa dni przed meczem też nikt się nie zgodzi. Po meczu okej, ale też gdzieś tak po cichu, żeby ci ludzie nie widzieli, że ze mną rozmawiasz, bo jak ktoś zobaczy, to od razu się wszyscy na mnie rzucą. A ta Kostaryka też była, no w tym momencie Kostaryka była rewelacją i było takie porównanie. Jeden z asystentów selekcjonera Kostaryki nawet powiedział, że na pierwszych konferencjach, bo oni wynajęli taką salkę nieporównywalnie mniejszą na przykład niż na Legii konferencyjną. Na początku tam bywało po kilku dziennikarzy, a w końcu, zanim Kostaryka odpadła, to się pojawiło tylu, że no był bardzo duży problem logistyczny, żeby ci ludzie się zmieścili. I akurat wtedy rozmawiałem z Juniorem, tam parę osób się próbowało podłączyć, ale ogólnie, podsumowując, dostęp do zawodników jest niebywale ograniczony, a jeśli chodzi o takie większe gwiazdy, to praktycznie nie ma szans. Mówiłeś o trudach dziennikarskich właśnie tam w Brazylii na mundialu, ale ty też pisałeś teksty, można powiedzieć, krytykujące komentatorów polskich, bo porównałeś ich do tych zagranicznych. I chciałbym spytać, czy ty sam planujesz w przyszłości, nie wiem, najbliższej, może bardzo dalekiej, zasiąść przed mikrofonem? Ja w ogóle teraz tak myślę, że szczerze mówiąc, część tych tekstów o TVP było niepotrzebnych, bo
bo też nie można generalizować z TVP, nie tylko ktoś komentował te mecze i popełniał błędy, ale też byli tacy ludzie jak na przykład Robert Elgendi, który robił fantastyczne reportaże, także nie można wszystkich wrzucać też do jednego wora. No ja miałem taki okres, że byłem kompletnie sfrustrowany oglądaniem niektórych meczów w polskiej telewizji i oglądając je w brazylijskiej, gdzie widziałem całe to opakowanie, te wszystkie analizy, tę fachowość, no, którą na przykład Polsat teraz daje, bo to też nie można, tak jak mówię, nie można uogólniać. No to napisałem faktycznie jeden taki tekst, który chyba dość dużym echem się odbił. Nie wiem, wydaje mi się, że może to było niepotrzebne, może się nie powinno publicznie krytykować kolegów po fachu. A planujesz kiedyś spróbować sam? Zastanawiałem się nad tym, bo słyszałem od paru osób, że mam odpowiedni głos do tego. Nie mnie to oceniać, ale myślę, że tak, ja lubię mówić o piłce po prostu, ale mówię, to, że ja się z tym dobrze czuję, nie znaczy, że ktoś, kto będzie mnie słuchał i oglądał, też odniesie takie wrażenie i też będzie mnie lubił słuchać na takiej zasadzie, więc nie potrafię w tym momencie odpowiedzieć. W tym konkretnym, nie wykluczam, ale w tym konkretnym momencie nawet nie mam na to czasu. Na Weszło ogólnie pojawia się bardzo dużo krytyki, jesteście z tego kojarzeni i chcę spytać, co sądzisz o ludziach, którzy obrażają się za te wszystkie teksty, którzy odmawiają dalszych wywiadów, współpracy i wszystkiego innego. No to jest ich prawo, to znaczy część osób, które się obraziły, no to się nie dziwię, bo niektóre osoby były krytykowane bardzo ostro, ale ja mam wrażenie, że i tak Weszło z dzisiaj, a to sprzed kilku lat jest zupełnie inne i ostatnio jeden z trenerów Ekstraklasy, który przez lata był nastawiony bardzo na kontrze do nas, powiedział, że jakiś czas temu właśnie zauważył, że ta strona się bardzo zmieniła, że kiedyś wchodził po prostu z taką myślą, kto dzisiaj oberwał i czy ja nie oberwałem, już po prostu ostrzył nóż, żeby ripostę jakąś dać, a teraz mówi, że po prostu wchodzi, odpala, czyta, a ta szyderka gdzieś tam jest powiedzmy na boku. Wiadomo, że to jest jakby styl tej strony, ale też po komentarzach coraz częściej widać to, że jeśli zrobimy taką typową szyderkę, powiedzmy w stylu Weszło, z jakiegoś zawodnika, za jakąś głupią wypowiedź, to jest masa komentarzy takich, ludzie, w ogóle co wy piszecie, czy to jest pudelek, co to jest, dlaczego tutaj nie ma wywiadu, czy jakiejś analizy na takiej zasadzie i ci ludzie się wręcz od tego odzwyczaili, także no to pytanie, co jest stylem Weszło, czy stylem Weszło są felietony Stanowskiego, Olkiewicza, program z Rzecznego, czy teksty o piłce egzotycznej, o piłce światowej Leszka Milewskiego, czy wywiady, czy właśnie szyderka, bo moim zdaniem te granice się już bardzo zatarły i ta strona idzie bardzo, bardzo wielotorowo. Też można powiedzieć, że czepiacie się wielu dziennikarzy z naszego rynku, sportowego rynku i między innymi oberwał Stefan Szczepłek za to, że biega za piłkarzami, prosi o autografy czy koszulki. Tak, ale akurat na ten temat ja szczerze mówiąc nie chcę wypowiadać też. No nie ja to pisałem i myślę, że nie czas, nie pora, jak mawiał klasyk. Okej. Ale nawet nie chodzi mi o pana Stefana, tylko chodzi mi o to, że zrobiłem dosyć spory research i dotarłem do tego, że ty sam kiedyś kolekcjonowałeś takie rzeczy. Zbierałeś autografy, pisałeś listy do piłkarzy. Tak, jak byłem dzieckiem, to pisałem, bo to był dla mnie jakiś taki kontakt z tymi piłkarzami, ale też nie do polskich, tylko bardziej światowych i tak uzupełniało się powiedzmy te kolekcje o jakieś tam różne kadry uczestników Mistrzostw Świata, było to fajne, ale no na pewnym etapie musiałem zdecydować albo to, bo moim zdaniem jedno się nie łączy z drugim i nie wiem, no ja bym się nie czuł po prostu o to, że nie wypada. Tak, tak mi się wydaje, że nie wypada. Myślę, że nie ma nic drożnego w zrobieniu sobie zdjęcia z piłkarzem, ale już jakieś takie proszenie się w pewnym sensie sprowadza cię na niższy poziom. A też na przykład robiąc wywiad z piłkarzem, to też nie jest tak, że ten piłkarz wyświadcza ci jakąś przysługę, przez co on powinien nosić wysoko głowę i ty masz dług wdzięczności, bo często jest tak, że wywiadem piłkarz zyskuje więcej niż dziennikarz i wydaje mi się, że to są równoznaczne prace, a bawiąc się w takie rzeczy, to jednak człowiek by się sprowadził do niższego poziomu. Mówiłeś, że nie chcesz rozmawiać o tych tematach krytyki, ale spytam, czy wy w redakcji macie... To znaczy, nawet stwierdzę, że na pewno nie macie identycznego zdania na każdy temat. I co decyduje o tym, że ktoś oberwie albo ktoś zostanie pochwalony, jeśli redakcja, załóżmy, dzieli się pół na pół w tej sprawie? Przypadek na ogół. Czasem po prostu jest tak, że ktoś siada, napisze tekst i ten tekst już wisi i potem na przykład ktoś z nas widzi. No ja się z tym nie zgadzam. No, takim najbardziej jaskrawym przykładem jest Kuba Olkiewicz, który podejście do wielu spraw, szczególnie kibicowskich, ma o 180 stopni inne niż Krzysiek. Także no myślę, że ten pluralizm też działa tutaj na korzyść tej strony. Też było kilka takich sytuacji, gdzie oni się wręcz spierali w felietonach.
ci ludzie mogli podzielić się na dwa obozy, stanąć po jednej albo po drugiej stronie. Myślę, że to jest też fajne. Czytelnicy, o których wspomniałeś, często komentują wasze, właściwie pod każdym tekstem jest mnóstwo komentarzy i oni wcielają się w takich prokuratorów, więc chcę spytać, jakbyś odpowiedział na zarzuty, że ty, Stanowski, ogólnie cała redakcja, jesteście pro-PZPN-owscy. Ja są takie opinie. No odpowiem tak jak Krzysiek Stanowski, jesteśmy raczej pro-zdrowy rozsądek i no, ja nie będę ukrywał, że mi się podoba działanie obecnego PZPN-u, także nie będę na siłę stawiał się na kontrze jak wiele osób i wytykał Zbigniewowi Bońkowi jako główny argument na przykład sprawy reklamowania firmy bukmacherskiej, bo uważam, że sam fakt, że tego typu tematy wchodzą na czołówki, to świadczy o tym, że nie ma poważniejszych tematów i to świadczy na korzyść obecnego PZPN-u. Są rzeczy oczywiście, które mi się nie podobają, ale moim zdaniem praca jest wykonywana dobrze. Ale też nie jest tak, że tylko chwalimy, bo jak był ten słynny list Jacka K., to też to wytknęliśmy. Przy okazji Tiago Cionka to wręcz była taka mała wojna, bo no zdecydowanie no, się nastawialiśmy na kontrze do tego i też mam wrażenie, że prezes Boniek no, nie chce ingerować w sprawy trenerskie i nie chce ingerować jakby w listę powołanych, ale myślę, że też mu się to nie podobało. Czyli piszecie absolutnie to, co myślicie, a nie to, co ludzie chcą przeczytać albo... Tak, ale moim zdaniem nie ma czegoś takiego na przykład jak obiektywizm, bo czy ludzie oczekują tego, że na przykład powiesz im, że PZPN wprowadza taki system szkolenia? No to wprowadza, ale ludzie też oczekują jakiejś opinii, a no opinia... Moim zdaniem z założenia nie jest obiektywna i nie ma czegoś takiego jak obiektywizm. I też myślę, że dziennikarstwo idzie w kierunku czegoś takiego, że ludzie wybierają sobie jakichś komentatorów czy ekspertów, od których oczekują, że ci ludzie będą im wyjaśniać pewne rzeczy, a jeśli ci nie odpowiada, to nie czytasz po prostu i jak mi nie odpowiada jakiś dziennikarz, to unfollow i na razie. A jakie macie relacje z twoimi najbliższymi kolegami z branży, czyli... Wiem, że kolegujesz się z Matym Święcickim, też z Wiśnią, bo jesteście z zupełnie różnych redakcji i wasze redakcje też mają między sobą różne spory. Wiadomo, że Wiśnia jest włączy nas piłka, która jest tak naprawdę redakcją PZPN-u. Maty Święcicki przeszedł do WP, które bardzo krytykuje PZPN, czy Kołodziejczyk, czy Wawrzynowski. No a wy... U was trudno znaleźć zły tekst o PZPN. Co dołączy nas piłka, to wydaje mi się, że ktoś, kto zacznie coś wytykać temu portalowi, mówię, poza drobiazgami typu ten list drobiazgami, no, może to nie jest drobiazg, ale poza mniejszymi sprawami typu ten list Jacka K., to no, łączy nas piłka wykonuje fenomenalną robotę dla wizerunku tych piłkarzy. Wydaje mi się, że oni w dużej mierze dzięki Wiśni zaczęli zauważać, jak ważne jest kreowanie własnego wizerunku, bo jeśli popatrzysz na to, w ten sposób, że dwa lata temu to mało który polski piłkarz był rozpoznawalny przez przeciętnego Polaka na ulicy. W tym momencie Arkadiusz Milik ląduje na okładce Love, czyli takiego mainstreamowego, powiedzmy, magazynu. Dużo się mówi o Krychowiaku. Nawet Szczęsny w tym momencie już zniknął, ale jest takim celebrytą, powiedzmy. Coraz więcej piłkarzy jest rozpoznawalny. Nie mówiąc o Sarajanowskim. Tak, tak, oczywiście. Coraz więcej piłkarzy jest rozpoznawalny, coraz więcej piłkarzy, moim zdaniem, będzie dostawało jakieś kontakty reklamowe. Zmienił się wizerunek polskiej piłki nie tylko dzięki wynikom, chociaż oczywiście w dużej mierze dzięki nim, ale też dzięki temu, w jaki sposób ekipa łączy nas piłka, przede wszystkim Wiśnia, pokazują tych piłkarzy, bo pokazują ich ludzką sferę. Na przykład wywiad Łukasza Wiśniewskiego z Robertem Lewandowskim nagrany w Monachio, dla mnie to jest zdecydowanie najlepszy wywiad takiego lewego dzieje w karierze. A nie ten, gdzie leżał u lekarza? Z rozwaloną nogą? Tak, ale to była trochę inna sytuacja, ale to był też genialny materiał, bo nikt nie ma do czegoś takiego dostępu i... No tak, oba te wykorzystał. Tak, oba te materiały były rewelacyjne. A jakie są właśnie wasze relacje przez konflikty, powiedzmy, między redakcjami? Ze Świętym, z Wiśnią? Bardzo dobre. Nie ma żadnego znaczenia, bo Mateusz Święcicki jest moim dobrym kolegą i to, że poszedł do Wirtualnej Polski, nie muszę się zgadzać. Tego nie zmieni. Tak, to oczywiście, że nie. Nie muszę się zgadzać z wszystkim, co pisze Wirtualna Polska, co pisze pan Kołodziejczyk, ale to nie znaczy, że Mateusz, podpisując jakiś kontrakt, nagle się stanie czymś wrogiem. No, absolutnie nie. Uważam go za rewelacyjnego dziennikarza i jeśli miałbym wybrać najlepszego dziennikarza młodego pokolenia, to dla mnie jest to Święcicki. Teraz mi wpadło, nie miałem czasu wcześniej, żeby się zastanowić. Myślę, że patrząc na taką wszechstronność, takie parcie na sukces i jakby samą jakość pracy, to myślę, że jest rewelacyjne. Chwalicie się nawzajem niesamowicie. Ale mogę spojrzeć sobie w lustro, wiesz, nie robię tego dlatego, że z moim kolegą. Nie, rozumiem. Bo
dobrze, koleguję się też z innymi osobami, a nie muszę im koniecznie chwalić. Pytanie może trochę drażliwe. Czemu na weszło się nie podpisujecie? Bo czasem pojawi się jakiś krytyczny tekst do jakiegoś wydarzenia. Ktoś napisze bardzo ostro, albo bardzo przesłodzi, a nie wiadomo, kto jest autorem. Bo jakby głównym założeniem tego wszystkiego jest to, że to jest opinia weszło. I takie było praktycznie założenie od samego początku i to zostało przez lata. Się jedność, tak? Tak, tak. Więc to jest opinia weszło napisało, żeby tak zostało. Oczywiście są felietony. Część tekstów podpisujemy, no, szczególnie jakieś takie większe wywiady czy reportaże. No, szczerze mówiąc, tego byłoby mi szkoda nie podpisywać, ale czasem jakieś takie krótkie teksty, tam na trzy akapity, czy to ma znaczenie, jaki to jest autor. Można się odnieść. Ja często dyskutuję z ludźmi na przykład na Twitterze na temat tekstów, które nie są moje, których nie ja pisałem, nie jestem autorem, a nie ma problemu z dyskusją. Wydaje mi się, że też ten Twitter w pewnym sensie zburzył taką barierę i można z każdym z nami pogadać, zapytać o zdanie, nie mieć problemu. Nie, już zacząłeś to pociągnąć. Jesteś bardzo aktywny na Twitterze, masz chyba ponad 20 tysięcy obserwujących, więc to jest duża liczba. I chciałbym spytać, czy traktujecie to znaczy wy nie, ale czy może to być jak okno wystawowe dla innych twitterowiczów typu Spaliczny, typu Lord Cox? Na pewno, typu... właśnie ten przykład tego Lorda Coxa, który podałeś, to jest człowiek, ja o ile się nie mylę, bo mogę się mylić w tej kwestii, ale on chyba rozpoczął nawet współpracę z marketingiem Legii Warszawa. No to jest taka wręcz modelowa kariera przez Twittera, chociaż no oczywiście cała zasługa jest jego ze względu na te komiksy, ale jest też kilku młodych dziennikarzy, którzy się dostali do redakcji, czy to przeglądu sportowego, czy innych właśnie w dużej mierze dzięki temu. Można się pokazać przez to, ale to są media, które są do tego wieku. To jest narzędzie pracy, czy zabawka? Narzędzie pracy bardziej powiedziałbym. Myślę, że bardziej narzędzie pracy. Też w pewnym sensie zabawka i też nie trzeba wszystkiego traktować w pełni serio. Człowiek wrzuci z jakiejś imprezy zdjęcie. Wiadomo, nie każdy komunikat musi być jakiś mega taki oficjalny, mega poważny, ale coś pomiędzy, można powiedzieć. Ja traktuję to pomiędzy. Czasem z przymrużeniem oka, czasem nie. Czasem staram się bardziej fachowo. Czasem rzucić jakieś, żeby było barwne. Bo tak jak właśnie Mawia Święty czy Wiśnia, sport jest informacja i rozrywka. Jakbyś cały czas tylko pisał o tym, że ktoś stosuje nieodpowiednie krycie przy starym fragmencie, czy ktoś chce inaczej wyglądać, czy tylko tego typu rzeczy, trochę by życia w tym brakowało. Moim zdaniem to jest też siła weszła, to jest informacja i rozrywka. Nie walczymy o mówię, nie piszemy o polityce, nie piszemy o ekonomii. A w czym w dziennikarstwie czułeś się najlepiej? Nie wiem, w wywiadach, w komentowaniu wydarzeń, w pisaniu portretów, może w hejtowaniu? Nie, wywiada się chyba czułem. Tak mi się wydaje, że jakoś mam... Często mam takie wrażenie, że jak z kimś siadam, to osoby po prostu więcej mówią. Nie, może to wynika z tego, że wiedzą, że będą mogły się pokazać na weszło, ale zauważyłem, że jakoś mi się dobrze z ludźmi rozmawia po prostu. Mam nadzieję, że oni też odnoszą takie wrażenie, ale no, jeśli miałbym wskazać jedną taką rzecz, to rzeczywiście wyglądają te wywiady i to jest chyba coś, co zdecydowanie nie warto wybierać. A jeśli chodzi o prywatne opinie? Na weszło są felietony Stanowskiego, Zarzecznego, Olkiewicza. Nie ma jednego, czyli felietonów Tomka Świętego. Jest tam nie jednego, bo tam jest jeszcze dużo więcej osób. Chodzi mi o to, że dla mnie brakuje jednego. No to miło mi, ale ja się nie czuję najlepiej, jeszcze się dzisiaj chodzę w tym momencie. To raz, dwa. Myślę, że też nie mam jeszcze takiej pozycji, jak sam, żeby stawiać się w pewnym sensie w roli dobre słowo, wyrocznik jeszcze, który ma takie spojrzenie, które musi trafić od razu do wszystkich i Kubę rozumiem, bo Kuba jest w pewnym sensie rzecznikiem polskich kibiców, Kuba Olkiewicz. Natomiast ja na razie wolę robić coś innego, wolę poznawać ludzi, w jakiś sposób uczyć się tej piłki, robić wywiady, a kiedyś może przyjdzie pora na felietony. Poza tym ja trzymając nie uważam, że miał jakiś talent do tego. Myślę, że raczej wszystko na bazie pracowitości. To, co mi się udaje, to wyłącznie na bazie pracowitości. Mamy tutaj trzy kamery, tutaj. I mega profil. Chciałem Ciebie spytać, jak się przed nimi czujesz? Dobrze. Tak jak mówię, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Nie wiem, jak to jest odbierane z zewnątrz, bo mogą być opinie różne, ale pozytywnie. Nigdy nie miałem tremy. Przed pierwszym występem w Orange Sport przyznaję, że się denerwowałem i
miałem problem z zaśnięciem, ale jak już tam wszedłem, to było ok. Dopiero później tam mi się dostało, że było dużo na rękach, w stylu, było dużo takich komentarzy. Ale nie, dobrze się czuję, no, raczej nie mam z tym problemu. I właśnie byłeś często gościem w Orange Sport. Teraz jesteś ekspertem w Onecie, więc nie ograniczasz się do pisania. Znaczy nie, nie nazwałbym ekspertem. Właśnie jestem gościem przy Ekspertasie, to raczej... Przedstawiany jako ekspert jesteś. Jest podpis ekspert, to okej, okay. Ekspert. To powiedzmy, ale jak ktoś zaprasza, to bardziej kiedy zaprasza kolegę, Marcin Gazu, czy tam Adrian, no to długo byłoby odmówić, a też w temacie Ekstraklasy, no, mówiąc obiektywnie, czuję się dość mocny, bo oglądam naprawdę wszystkie mecze, czytam absolutnie wszystko, co się o tej Ekstraklasie pisze. Sam w pewnym sensie siedzę w tej Ekstraklasie, bo człowiek codziennie rozmawia z tymi piłkarzami, kiedy czegoś się chcesz dowiedzieć nawet zza kulis takich informacji off the record, to możesz po prostu zadzwonić. I mnie szczerze mówiąc dużo bardziej kręci ta Ekstraklasa niż przykładowo La Liga, bo ta La Liga sam ma teraz troszkę inne spojrzenie, bo jego właśnie kręci to, że ogląda tych piłkarzy, którzy w pewnym sensie są jak tacy herosi. A piłkarze Ekstraklasy w momencie, kiedy ich znasz, kiedy wiesz wiele więcej, powiedzmy, przez to, że się obracasz w tym środowisku, to w pewnym sensie traci swój urok, ale z drugiej strony mi się właśnie podoba to, że opisując to wszystko, w pewnym sensie uczestniczysz. Nie, oczywiście. To by było na tyle. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo. Byliśmy w restauracji Pierwsza Liga na Pradze. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki.